ci w serce, k***a! Co to? Jest mordki 10 minut do rozpoczęcia gali. Ja już powinienem być tam przy notatkach i komentować zaraz, ale jeszcze zdążymy z make-upem, także spokojnie. Wszystko na ostatnią chwilę, ale zawsze perfekcja. Zwykły chłopak ze skromnego miasta. Ciarki, mam jakieś takie ciarki niepokoju. Ja potrzebowałam wyjść sobie znowu na taką próbę. Po tej próbie czułam się jak nowonarodzona po prostu. Jest gorąco, to im 20. Otwieramy tą kartę. Przyładuję, to ja zaraz od tego nie. Cielon! Dawaj! Jej! Trzymaj tak! Serwis! Takim lekkim okiem profesorskim tutaj obserwuję. Jest super. Brawo, Wronisz. Bądź skupiony. To już po walce. Wygrałem. To normalne, że się zmęczyłem? No, to jest normalne, wiesz, lepiej, że teraz już dzieli w ringu, nie? Musi pierwsze zmęczenie złapać teraz na treningu, a nie na walce, nie? Spokojnie, spokojnie. Cisza przed burzą. Patrz, czemu mam się stresować? Ja to już wygrałem. Wszyscy go wszyscy mnie kochają. Byłem teraz sobie zobaczyć na halę, obyć się trochę z tłumem. Plus to, że wychodzę pierwszy, też będę miał chwilę, żeby ogarnąć głowę, zanim on wyjdzie, bo wybeczał sobie te drugie wyjście. Będzie dobrze. A ja jestem tak dobrze przygotowany, że widzę po nim, że on ledwo co chodzi, ledwo co żyje. Żywy trup. Także tam go stres tak wpierdala, że mnie to jeszcze tylko bardziej buduje. Dlatego mam luz. Co, idziemy i nie zatrzymujemy się, tak? Pewni siebie. Jak tam do tej pomanelni położone? Żywica. Czy nie najeb... Sędzia poza ringiem. Witam serdecznie. Czemu ty się w ogóle w tym stronę? Stwierdziłem, że się wtopię w otoczenie. Chcesz być jokerem. Nie, no dobra, wiadomo, że już jesteś. Ile ty ważysz? Dzisiaj miałem 73 w spodniach przed toaletą. No cóż, no nie dobiłem do 80 kilo. Nigdy nie ważyłem 80 dych. No cóż, będzie co będzie. Życzę ci wygranej. Dziękuję bardzo. Prawdziwy Joker. Joker from Ireland. Real Conor McGregor. A jaką masz wagę? Uważam 79,5 miałem. Myślisz, że wejdziesz? No mówiłem ci, że na finał wchodzę i zgarniam 1,5 bajki. Ale ty nie, do finału nie możesz wejść. No ty możesz. Na pana to wiesz. Na pana trzeba zasłużyć. Halo, ja jestem chłopkiem roztropkiem. Śmigał, widzieliście w czym? Merch fejmowy. A wiecie co? Wy masz, możecie sobie kupić taką koszulkę. Nie wiem, czy jest biała, ale jest na pewno czarno-złota. Siema. Siema. Pierwsza walka w Ronnych Wyrał, teraz jest Norman z Vampirem. Tylko się filmy tam, nie? Pierwszy, który wygrałeś przed czasem. No i tak wychodziło. Jeden z trzech pokonany. Chociaż on wygra. Pierwszą raczej. I nikt na mnie nie czeka z tymi wywiadami. K***a, ładnie. Panie, panowie, szanowni państwo, przed wami Arturo Boxer. Pytanie jedno. Amadeusz Ferrari, to jest osoba kompetentna, która potrafi pierdolnąć. Ale czy będzie potrafiła pierdolnąć równie mocno w przewagę? Na spokojnie. Tyle zakładacie. Na spokojnie. Ma taki overhand, nawet ja nie widzę go czasami. Raz, ja też dostęp tego overhanda, także będzie... Hey, and then again with something. Overcut there, overcut lead hook. On zjadł tym tajpem, w jaki sposób wygrywasz walkę? Pracuję, no jak na mnie ruszy, to ja stanę w miejscu. Jak będzie spierdalał, to ja też go nie będę gonił. Ale nie, nie myślę o tym, ale żeby to zlokalizować. Ale co, nie idziesz po urwanie głowy? Nie, bo jak się, za każdym razem jak się dzieje p***nie głowy, to się nie będzie go wyciągnąć. Ej k***a,
Kuzydra pola przecież. Dobra, chłopaki, idę do szatki. Jeszcze Liger. Trzymaj się. Nie wybać się, nie wybać się. Nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną drogę. Jestem gotowy fizycznie, psychicznie nie do końca, no bo wiadomo, trochę było przygód ze mną ostatnio. Ale z drugiej strony nie mam nic do stracenia. Pamiętaj, że jak pokonasz króla, to zostajesz królem, więc stawka jest wysoka. Ale on jak pokona mnie, to po prostu pokona mnie. Hello. Nie wiedziałem, że to ty, nie wiedziałem, że... A k***u ci w serce, k***a, c***a! Pierdolę! Dupę! Kończy! No właśnie, ale kto przejdzie dalej w takim razie? Odmówił kontynuowania walki, no to wchodzi Jobber, tak? No i c***a, jestem gotowy, jazda! No to jest, pierwszy było nieintencjonalne kopnięcie, drugie było kolano. Pierwszy w akcie taki, a drugi tak. Co to? Sportów nie uprawiasz, myślisz, że to celowe, ale to celowe było. Co się dziwisz, że masz taki werdykt, człowieku? Przegrałeś przez faulę, daj spokój. Słuchajcie, władca pierścieni będzie tylko jeden. Mogą być, pasa się nie udało zdobyć, ale zdobędę coś lepszego. Pierścień mocy. I ten pierścień otwiera mi drzwi do wszystkich freak fighterów, czyli rewanżu o wszystkie pasy i do chwały w fejmie. Postrać! Dawaj, ciśnij go cały czas! Szczęka, jak kosa i tak ci wyjdzie zęby. Czym młotkiem? Przewrotki, hajki. Przewrotki, tylko własne giry nie p***o. Niebko! Seks! Mordo! Trudny, przebrany! Taka pyka, k***a, co się dzieje? Myślisz, że zawalczysz, tak? To idź tam pod klatkę, ludzie. Nóżki nieokopane, teraz kickboxing stanie. Ej, jak się cienka, co, tu, tu? Ja? Pogba. Mbappé. Griezmann. Ja, Stadion Vélodrome. Ja, o, Parc des Princes. Montpellier. Montpellier. Rémi Gilliard. Postaraj się, nie midi na razie, bo lowy na razie, nie midi. Ale wypoćka. On już nie ma siły, on nie ma już nic. Kurde, zaraz pół bańki już na koncie, zaraz kolejne bańki w lecę, kurde, i koniec. Wychodzimy z pełną teczką pieniędzy, bo z bratem zarabiam papier, bo z bratem zarabiam papier. Nie padaj, spokojnie! Jeszcze raz! Jeszcze raz do tego! Ej, Atlenowo, ale ja już na treningi nie, robię sobie chwilę przerwy, bo już mi się nie chce. Nie, zapierdziewasz cały czas! Chyba fajnie. Szkoda, że k***a nie chce dalej walczyć. Ja bym go napierdolił. O, ta szala taka jak 103 torpeda. Kopy. K***a. Dostałem na ucho, ogłuszyło mnie. To przyznam jak było. No i tyle. Ja mogę dalej walczyć, chciałem dalej walczyć. Nikt z k***a nie jest. Ja go k***a ostrzynię parę razy. Kurwa, jest bardzo dobrze. A 18 maja Gala Fin 21, więc możecie już kupować bilety. Dobrze!
dwa świecze założyć. Od początku mówiłem, MMA klatka rzymska. Chcesz rematch na MMA klatka rzymska? Tak, MMA klatka rzymska. Mówiłem, że to jest po prostu zwykły wypadek przy pracy. Czyli nie wiem, kurwa, chcecie to nazwać. Ja bym to nazwał przypadek, ale załóżmy, że jest przypadek. Ale nazwane jest to poprawnie TKO. Okej, okay, niech tak będzie. Dla mnie to jest przypadek. Gratulacje. Super robota. Wszyscy na to czekali. Wszyscy. No, super. Dzięki. Wysiada na pusty żołnierz, przyjąłem stary. Ja się nie da na do nagrywania. Na trzeźwo tego się nie da wytrzymać. Spokojnie, spokojnie rozgrywaj. Masz 5 minut. Tak jest, bardzo łatwo. Ja już jestem na to za stary. Śmiesznie to brzmi w erze, kiedy no nie jestem prawdziwym sportowcem, ale jednak zostawiłem dużo serducha, 11 walk, ale już nie, już koniec. To było spięcie, to było jebnie, to było k***a jeden raz, drugi raz, trzeci raz, wow, k***a, zaraz miliony się polecą, k***a na ten lód. Dwóch counterpuncherów było, jeden no. Czekał dokładnie. Aż pierwszy, a ja musiałem mu cały czas mówić, że k***a nie wchodzi. Czekał, ale widzisz ten jeden knockdown, dobra, dobra, no dobra, dalej, nie? Zresztą biodro, biodro. Nawet jak awansował do finału, to i tak bym nie zawalczył. No, a gdyby nie ten Nero, to wygrałbyś tę walkę generalnie. Serio? Wydaje mi się, że ten plan unikania był akurat w porządku. Jak ktoś wchodzi tak ciężarem do przodu, to już wie, że nie kopnie. Głowę, tak! Tak jest! Dobry, kasu jest dobry. Ja jeszcze trochę potrzebuję do niego. Czekaj na k***ę! Czekaj na k***ę! Razu prawy jest na nogę! Trzeba dać się do wszystkiego! Ale czy zaryzykuje? Ryzykuje! Nie! To jest jego akcenty! 15 sekund! Jezu, tam jak zawsze masz nos połamany, doznałeś to w prezencie. Niesamowite, jestem milionerem.